Witam 10 kwietnia 2014 roku. Chciałbym odczytać Państwu swoje obywatelskie, osobiste oświadczenie. Ważny, smutny dzień. Czwarta rocznica tragicznej dla nas wszystkich katastrofy pod Smoleńskiem. Sądzę, że my Polacy tego dnia powinniśmy poddać się nastrojowi zadumy i refleksji. W tym dniu im mniej słów padnie, tym więcej szacunku okażemy zmarłym i ich rodzinom. Wykorzystywanie bolesnych emocji towarzyszących tej narodowej tragedii do uprawiania partykularnej polityki, do antagonizowania społeczeństwa w imię prywatnych interesów partyjnych jest czynem niegodnym, zasługującym na stanowczy protest. Rodziną osób, które zginęły podczas katastrofy, przekazuję słowa smutku i współczucia. Dedykuję im również dwa utwory muzyczne. Pierwszy z nich, Fala, skomponowałem w dzień katastrofy, gdyż uświadomiłem sobie, że stało się coś tragicznego, co spowoduje, że Polska stanie się krajem ludzi myślących inaczej. Drugi utwór, Mgła, powstał kilka tygodni później, kiedy dowiedzieliśmy się, że jedną z przyczyn katastrofy była mgła utrzymująca się nad lotniskiem w Smoleńsku. Pojawił się również inny rodzaj mgły. Mgła w naszych umysłach. Pierwsze spekulacje na temat przyczyn katastrofy. Uruchamianie negatywnych emocji społecznych. Stawianie pierwszych absurdalnych zarzutów. Ten stan trwa do dnia dzisiejszego. Jest to działanie niegodne, niechrześcijańskie. Ludziom, którzy wykorzystują pamięć zmarłych, którzy dzielą rodziny osób poległych pod Smoleńskiem, mówię, tak czynić nie można. Dziękuję bardzo.